Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku Zagrajmy w Zemstę Króla. No i w dzisiejszym odcinku... Was machst du hier? Och, ich stehe nur so rum und warte darauf, dass ich jemanden finde, der mich nicht nur hauen will. Warum denn hauen? Sie sagen, ich wäre ein zweiter Matt und dann schlagen sie mich zusammen. Unfair, was? Ja, sehr unfair. Sag mal, wollen wir nicht ein bisschen zusammen rumlaufen? Ich hab zu tun. Ist dir irgendwas Merkwürdiges aufgefallen? Ja, schon. Da hinten sind ganz viele von diesen ekligen, grunzenden Orks. Sie kommen immer nachts und machen da irgendwas. Weißt du, was sie machen? Nö, ich bin auch noch nicht hingegangen, um nachzusehen. Was ist mit dir los? Ich fühle mich so unendlich allein auf dieser Welt. Vor einigen Wochen bin ich meinem Bruder hinterhergesprungen. Der musste hier rein und ich wollte ihn nicht allein lassen. Und wer war dieser Bruder? Er hieß Matt. Ich habe ihn aber nicht gefunden. Weißt du vielleicht irgendwas von ihm? Nein, tut mir leid. Aha. Czyli znaleźliśmy zaginionego brata Juda. Ej, nie wiecie co, ludziska. Masakra po prostu. Tak chodzę po całym tej okolicy i nie potrafię znaleźć tych za cholerę łowców orków. Naprawdę, nie potrafię. Nie wiem, gdzie oni mogliby być. Ej, to stwarza trochę większe problemy, ale... Tak czy siak będzie mnie to czekało, żeby ich znaleźć poza odcinkiem. Ale dobra, dobra. W innym wypadku to wiecie co teraz robimy? Teraz mam czas na nagrywanie, a potem mogę nie mieć czasu, albo nawet możliwości, żeby móc nagrywać. A, mam kolejny pierścień. Ochrona przed pociskami, no fajnie, fajnie. Jakby to tutaj wszystko zrobić? No naprawdę trzeba się zastanowić mocno. No na pewno zrobię tych ogarnę magów ognia, magów wody jeszcze w tym i w następnym odcinku. No nie wiem jak długo nam to zajmie. Tutaj słyszę ich książkę. A potem no... Jak nie będę miał czasu na nagrywanie, to po prostu zrobię taki porządny exploring poza wizją. I znajdę tych łowców i nie powinno być chyba jakiegoś największego problemu. Ale zobaczymy jak to będzie. Dobra, robimy zapiskę. Skoczymy do naszego Foxa. Gdzie jest Fox? A tutaj jesteś Fox, Boże, nie strasz mnie. W dzisiejszych czasach na nikim nie można powiedzieć. Und das soll ich dir einfach so glauben? Er gab mir diesen Ring. Tatsächlich, das ist Tristans Ring. Wo ist Tristan? Er lebt in einer Höhle, hinter der Absperrung vom Ortsgebiet. Ich werde zu ihm gehen. Was ist mit der Rüstung? Hier hast du sie. Viel Spaß damit. Przepuść mnie! Dobrze, dobrze. Nie krzycz. Ciup, ten pancerz w ogóle nawet nie ma żadnej ochrony. Dobra, przepuśćcie mnie, gnoje. Halt! Was ist? Ich bin ein Schatten und will... Stimmt, du trägst eine Schattenrüstung. Dann mach... Dobra. Nasze pancerz, ja to z tego, że taką twarz widzimy pierwszy raz. Nie ma najmniejszego problemu. Mam nadzieję, że nikt się tutaj nie będzie czepiał. Ciekawe, ciekawe jak to tutaj będzie. Będę musiał się siłą przedostać. Hej. Mich hier ein bisschen umsehen. Das darfst du aber leider nicht. Okej. Nigdy więcej tego nie próbuj! Mam nadzieję, że tam u góry nie będą się czepiali. Miecz sędziego, jest to lepszy miecz? A ten młot worków, ale... Aaa, w dalszym ciągu to nie jest zbyt... dobrem.
Myślałem, że powie: ej, to wracaj tam. A tutaj się okazuje, że trzeba było się z nim bić. Dobra, i w ogóle do takich bardzo ważnych więźniów dali tylko innego strażnika. No i sami jacyś u ciebie magowie. Wer bist du? Wie kommst du hier hin? Ich bin Oberon. Ich komme von den Streitern Innos. Du willst uns befreien? Ja, wir brauchen mindestens zwei von euch und den Wassermagier, um den Krieg gegen die Lager zu gewinnen. In Ordnung, wir werden mit euch kämpfen. Katavan, Jonas und ich werden beim Eingang zum Orkfriedhof in der Nähe des Sumpflagers auf dich warten. Geht ohne mich. Ich viel. Ihr auch. Okay. No to można powiedzieć, że trafiłem w totka, że otworzyłem właściwie drzwi. Ale to trochę jest zabawne, że teraz oni będą wychodzili tą drogą. Mam nadzieję, że ich nie zaczną atakować strażnicy. Tak na dobrą sprawę. To byłoby dziwne. To byłoby naprawdę bardzo dziwne. Tak, to było do przewidzenia. A to co ja muszę zrobić? Mana. Jak najszybciej mana. Pyrzy. Mana. 5. Do kwatery głównej. Nie. Czytaj. Nie mogę w tym pancerzu przecież tam się przeteleportować. Boże, wiśnia, czy ty w ogóle myślisz? Dobra, no i lecimy. Okej. Nie wiem. Ktoś coś chciałby ode mnie, ale jeszcze nie wiadomo czego. Oj, no to widać, że tam się dużo nie pozmieniało. W sumie mogłem wejść tam do Torusa, ale to nawet nie trzeba się domyślać, że my tam w ogóle nie będziemy mieli prawa, bo to będzie naprawdę oskryptowane w taki sposób. Znaczy w ogóle. Max, ty w dalszym ciągu nie możesz nam nic a nic powiedzieć. Naprawdę się zastanawiam, czy ja powinienem iść do nowego obozu, czy powinienem iść do tego całego klasztoru i od razu pogadać z magami wody. Bo nie wiem, czy od razu będę mógł z nimi porozmawiać, bo nie wiem, czy nie będę musiał zdobyć jakiegoś szacunku w nowym obozie, bo pewnie jakiś tam zaufanych ludzi mają. I coś w tym stylu, nie? Czy tak... Tak sobie rozmyślam, nie? Czy tak to jest w tej modyfikacji, ale no po prostu przejdziemy się do klasztoru. Dobra, dzień dobry, Milton. Was warst du, bevor du zu uns kamst? Vor einigen Wochen war ich noch Feuermagier im alten Lager. Doch dann tötete Gomez alle Feuermagier und nur ich konnte entkommen. Ich wünschte, ich wäre nie zu Mortus zurückgekehrt. Ich hätte sofort bemerken müssen, dass er nicht im geringsten ein besserer Mensch als Gomez ist. Okay. Czemu z nimi nie mogę porozmawiać na ten temat? Tak się zaczynam zastanawiać, czemu kurde? Dobra, no to tak czy siak, może trzeba zabrać wszystkich, czyli łowców orków, magów wody i dopiero wtedy uaktywnią się jakieś tam... Pięknie, po prostu pięknie, no. Aj, rany. To ja bym to zrobił troszkę inaczej w takiej wypadku, żeby sobie zaoszczędzić czasu. Tak na dobrą sprawę zaoszczędzić sobie czas. O, idź tędy. Otóż te drzwi. Chyba się już domyślacie, co ja tak naprawdę chcę zrobić, nie? W tej historii musi
tu. O cholera. Myślałem, że to się skończyło już dawno. I tu jest strażnik. Aj, no to chyba aż tak na to nie pokombinuję, żeby jakoś tutaj wyjść. Cóż mogę? Ten już chce we mnie. Masz szczęście. Okej, okay, bo oni tak podbiegają do mnie. Haha, spadaj! Nie. Ja to przeżyję, przeżyj to sam, nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Najlepszy serial, polecam wszystkim. Co jest? Uciekać! On skacze. Ten to w ogóle tam jest pięć z piąchy chciał zabić. A dobra. Czyli można przez tą całą fortyfikację po prostu wyjść właśnie w ten sposób. Ha! Czyli no to mogę wnioskować, że w dalszym ciągu jestem za słaby. Bo w ogóle temu strażnikowi nie zadawałem żadnych obrażeń i to mnie po prostu zasmuca strasznie. Ujacie, no. Jak sobie teraz tym poradzę z tym wszystkim? Nie, no ale chyba jeszcze do końca. W sumie i tak już mam jeden poziom, czyli 10 punktów nauki. Do kolejnego poziomu jakoś szczególnie dużo, także mi nie brakuje. Okej. Ej, dobra. Będzie bardzo fajnie. Zresztą za niedługo ma wyjść tyle modyfikacji, że po prostu... Zresztą ogólnie w kwietniu ma wyjść tyle modyfikacji, że ja cię kręcę. Oj, masakra ludziska, masakra. Za każdym razem będę musiał się przemieniać w chrząszcza, żeby tutaj się przedostać. Dobrze, że przynajmniej jeszcze jeden zwój przemiany w chrząszcza miałem. Tak na dobrą sprawę. Chronos? Wer wagt es, unsere Ruhe zu stören? Ich komme von den Streitern Innos. Aha, also etwas Wichtiges. Sprich mit Saturas. Dobra, no to chodźmy do tego Saturasa, bo wcześniej nie chcieli z nami w ogóle rozmawiać, a teraz przynajmniej jakieś opcje dialogowe są, nie? Jordan, ten Saturas. Wir brauchen euch, die Wassermagier. Wer bist du? Wie hast du uns gefunden? Ich bin Oberon, ein Gesandter der Streiter Innos. Wir brauchen euch, um gegen die Orks und die Lager zu kämpfen. Wir werden euch helfen. Das neue Lager hat uns schwer enttäuscht. Wir brauchen zwei von euch. Ich werde mitkommen. Höre dich um, damit du noch jemanden findest. Viel Glück. Viel Glück. Störe mich nicht bei meinen Studien. Pogadajmy. Nie przeszkadzaj mi w moich studiach. Dobra. A ty Nefarus? Oj, rany Nefarus, bym się nie spodziewał po tobie, że nie będzie chciał ze mną współpracować. Ty też. Ich brauche nur einen Wassermagier. Und da dachtest du an mich? Ja, wir brauchen noch einen Wassermagier, um gegen die Lager zu gewinnen. Ich werde euch helfen. Dobra. Ja to chodźmy jeszcze do Saturasa mu powiedzieć, że znaleźliśmy. Aha. Ich habe mehr Darion überreden können, mitzukommen. Gut. Ich werde uns teleportieren. Adanos. Gib uns einen Teil deiner Macht und trage uns fort von hier. Okej. No to mamy ten, dwóch ten. I
teraz zostaje mi tylko jeszcze jedna opcja do załatwienia. A mianowicie... Gdzie są ci cholerni? Łowcy orków. Na pewno gdzieś na terytorium orków. Mam jeszcze jedno przypuszczenie, może jednak w okolicy Xardasa będą. Mam totalnie jedno miejsce jeszcze, gdzie oni mogliby być, więc jeszcze w tym odcinku pójdziemy na wizję, sprawdzimy, czy tam jest. Znaczy, czy tam są. Czy tam de facto są. No i cóż. Jakoś to powinno być. Czyż nie? Jakoś to powinno być. Dobra, skaczemy sobie dalej. Tu. Bo pamiętacie, tam gdzie był Urszak. Właśnie w okolicach wieży Xardasa, tam przeważnie to zapalą to ognisko. Tak myślę, no niby zwiedziłem wdłuż i wszerz, no jeszcze tylko Cytadeli, tak de facto nie zwiedzałem jeszcze. W sumie Cytadela też jest dobrym miejscem, żeby tacy łowcy orków by byli, nie? A, poszedłem trochę do góry nogami. Nieważne. Napój, dobra, no to sobie wypijemy ten napój. I to tam nas prawie że nas uzdrowiło. Mam nadzieję, że tutaj jakichś przeciwników nie będzie. Zwłaszcza golemów. Na całe szczęście chyba nie ma. Może na samym końcu coś będzie. Dzień dobry. Trochę taka cisza z mojej strony. Tak patrzę, czy cokolwiek tutaj jest, ktokolwiek. Coś mi się wydaje, że tutaj będzie po prostu totalnie pusto. Aj, no nie chce mi się bawić. Ale zakładam, że pewnie może by tutaj jakieś mikstury wartościowe by były. No nie wiem. Dobra, wyjmij łuk. Popatrzmy jeszcze tutaj, czy ktokolwiek się tutaj znajduje. Bo to jest jeszcze jedynie miejsce, które mi jeszcze przychodzi poza Cytadelą, ale widzę, że raczej kupa, a nie. Broń, Zemsta Króla, Incepcja. Gramy w Zemstę Króla, to posługujemy się bronią Zemsty Króla. A, to jaszczury są aż tak słabe. No, ale 1000 punktów doświadczenia tutaj nabiliśmy. Nie ma co narzekać. Tam są brzydwiaki. No i by wychodziło na to, że najprawdopodobniejszym miejscem przebywania tych łowców orków będzie chyba Cytadela. Chyba de facto będzie Cytadela. Zobaczmy jak to będzie. Jakby to jakoś zrobić? Potem się okaże, że w tej wieży Xardasa byli u samej góry. Nie, naprawdę w to nie wierzę, żeby łowcy orków mieliby być w tej wieży. To jest tak dla mnie przeczące. Znaczy, niby de facto mogliby się tam znajdować, ale szansa, żeby tam byli, jest cholernie znikoma jak dla mnie. Aż praktycznie niemożliwa po prostu, no niemożliwa, żeby tak było. Ale no... No nie wiem. A dobra, wiecie co? Bo jednak to jest tak, że znowu po prostu chodzę i trochę tak wieje nudą na tym odcinku, bo trzeba znowu chodzić do miejsca A, żeby dojść do miejsca B, by potem iść do miejsca C, by potem na scenie wrócić do miejsca A.
I to nie jest za dobre. To nie jest za dobre do oglądania. Dobra, ja tam jeszcze trochę pozabijam tego zwierzyńca, trochę tych potworów, żeby was jakoś nie przynudzać. A to byłoby na tyle z mojej strony w tym odcinku, więc trzymajcie się. Na razie.